Yo, get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. A fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock. Open up the door. It's real. Hit the non-stop. Pop out. I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause yeah. I am light, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfuckers never wanted nothing but your life saved. Bitch, and that's on a life day. I'm getting down, down. Like a nigga said, freeze. So won't be the one ending up on his knees, bitch, please. But the only thing you can't steal was came out to play. Stay out my way, motherfucker. Me against you. Whatever, whenever, nigga, fuck you gon' do. I'm a wolf in sheep's clothing. Only nigga that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Niggas wanna fight me, fight these kids. I put in work and it's all for the kids. But these cats done forgot what work is. They don't know who we be looking. But they don't know who they see, nigga. Cause we gonna fuck, do we gonna fold? Do we let it pop, don't let it go? X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Cause we gonna fuck. W zeszłym roku chciałem sobie dodać elementy kalisteniki do swojego kulturystycznego treningu. Chciałem robić muscle upy, podciągania z ciężarem, jakieś wariacje pompek i tak dalej. Minął rok, robię muscle upy nad ciężarem, ważąc blisko 100 kg. Także udało się. W tym roku ponownie odezwało się znudzenie treningowe. Chciałem sobie dodać coś nowego do swojej rutyny treningowej i pojawiło się zainteresowanie kettlami. Także stąd właśnie we wcześniejszym klipie treningowym widzieliście taką dosyć średnio może udaną próbę tureckiego wstawania, ale jest to raptem mój drugi trening, gdzie się tego tureckiego wstawania uczę. Nad głową, jak dobrze pamiętam, było 24 kg. I tak z tym tureckim wstawaniem walczyłem jako taki dodatek po treningu głównym. Przy moim treningu jednak nie będziemy się teraz
jakoś bardzo długo zatrzymywać. Zaczynam nowy plan treningowy. Jak to zawsze w nowym planie treningowym, ciężary są nisko, żeby sobie zrobić pole do długofalowego progresu, długotrwałego progresu. Akurat u mnie ciężary są serio nisko, bo w niektórych ćwiczeniach to jest nawet 60% ciężaru maksymalnego. Także serio no, jest lekko, jeżeli chodzi o ciężar. Ale będziemy oglądali, jak się to będzie rozwijało. Dzisiaj nie będzie jakoś mega o treningu, tylko taki herkulesowy vlog. Trzy pytania od Was, mam nadzieję, że dosyć szybko, chociaż wybrałem sobie takie dosyć pytania, na które można się rozgadać i użyć sformułowania to zależy, ale postaram się dać jakąś receptę, żeby to nie były pytania właśnie na zasadzie tylko to zależy i nara. A potem dla wytrwałych jeszcze będą trzy przepisy, także skoczymy sobie na chwilę do kuchni, spacerowe Q&A, zaczynamy, trzy pytania. Pierwsze pytanie, jakby co jeszcze napomnę, że pytania są z Instagrama. Czasami podczas instastorowania wrzucam jakby ankietę do Was, żebyście zadawali pytania. Na niektóre odpowiadam na bieżąco, inne sobie zapisuję z tyłu głowy. Jedno z nich właśnie dotyczyło treningu na czczo. Nie było to stricte pytanie, tylko tak, żebym sobie luźno ten temat rozwinął, czyli właśnie porozmawiał o treningu na czczo. Także na samym początku powiem, że jestem dosyć dużym zwolennikiem trenowania na czczo. Osobiście długi czas tak trenowałem, zwłaszcza w okresach redukcji było to dla mnie całkiem fajne rozwiązanie. Ja w ogóle tak jestem też osobą, która sobie upodobała IF-a kiedyś, a w IF-ie wiadomo, jest się długo na poście. Treningi często wykonuje się na czczo i się dopiero je w godzinach wieczornych. Ale odpowiadając na pytanie tej osoby, która rozważa trening na czczo, tego plusy i minusy. Wiele osób rozważa trening na czczo w okresie redukcji. Mogą sobie zadawać pytanie, czy trenując na czczo spalimy więcej tkanki tłuszczowej, więcej kalorii itd., itd., czy właśnie dzięki temu nasza redukcja będzie lepsza. No i niestety nie będzie miało to jakiegoś kolosalnego znaczenia. I tak wszystko będzie się rozbijało o deficyt kaloryczny, o podział makroskładników, wiadomo, białko, węglowodany i tłuszcze, naszą aktywność dobową, to właśnie ile zjadamy, ile kalorii spalamy i tyle w zasadzie. Czy trening odbywa się rano, na czczo, czy w środku dnia, po posiłku, po kilku posiłkach, czy też w porach wieczornych, to jest naprawdę sprawa drugo-trzeciorzędowa i zależy przede wszystkim od preferencji. Dlatego wspomniałem, że ja osobiście jestem zwolennikiem trenowania na czczo, może to mocne słowo, nie zwolennikiem, ale mi osobiście taki styl treningu długo pasował. Do momentu, aż nie wiem, moja masa nie była aż tak duża, że musiałem serio dużo jeść, to później nie było kiedy tych kalorii jeść. I właśnie nie było kiedy jeść. Do czego zmierzam? Trenowanie na czczo może być fajne w okresie redukcji, jeżeli chcemy sobie zachować kalorie na późniejsze pory dnia, kiedy na przykład czujemy większy apetyt wieczorem, nie czujemy apetytu rano, to jakby nie ma problemu, żeby sobie pójść rano zrobić ten trening na czczo. Dodatkowo, jeżeli też wykonujemy trening przed pracą, na przykład mamy mało czasu, żeby się rano porządzić w domu, nie mamy nawet czasu zjeść fizycznie, tylko na przykład pijemy kawę i lecimy na trening, taki trening też nas fajnie nakręca na cały dzień, a jeżeli coś zjemy, to jesteśmy zmuleni, to trening na czczo też jest dobrym wyborem. Zwyczajnie nie będzie jakichś super benefitów z punktu widzenia redukcji tkanki tłuszczowej trenując na czczo bądź nie, poziom kalorii i deficyt to jest podstawa. I tu jest kwestia właśnie preferencji tego, jak nam się wykonuje trening, tego, jaki jest rodzaj treningu, bo jeżeli mamy taki trening na nieco niskich przedziałach powtórzeń, który nie jest jakoś bardzo kaloryczno-żerny, to możemy sobie poradzić trenując na czczo, jeżeli oczywiście dzień wcześniej było właściwie jedzone. Jednak jeżeli mamy taki trening w seriach łączonych, dużo powtórzeń, duża objętość treningowa, to może się okazać, że na czczo nasze wyniki sportowe w takim treningu będą sobie spadały. Także no to zależy od treningu, zależy od danej osoby. Trzeba sprawdzić. Kwestia indywidualna. To zależy, tak jak mówiłem. Drugie pytanie dotyczy kalisteniki i kulturystyki. Tego, jak ja bym proponował ugryźć to zagadnienie. Czy można połączyć kalistenikę i kulturystykę? Czy jest to optymalne? To jest teraz właśnie dobre słowo. Tak, ten temat staram się poruszać dosyć, powiedzmy, regularnie, co jakiś czas u mnie na Instagramie. Tam jestem ogólnie mocno aktywny, więc jak ktoś lubi moją osobę, to zapraszam na Instagrama.
tam dużo mnie dostaniecie. No i tak, przechodząc do tego pytania. Czy łączenie kalisteniki i kulturystyki będzie do końca właśnie optymalne? Jeżeli twoim celem jest zbudowanie takiej bardzo dużej muskulatury, bycie kulturystą cięższej rangi, czy też pójdźmy w inną stronę, chcesz dźwigać naprawdę duże ciężary, specjalizujesz się w treningu trójbojowym, to dodawanie kalisteniki, od razu powiem, niekoniecznie będzie właśnie, jak to się mówi, optymalne. Może to nieco wydłużyć jakby proces do osiągnięcia tego twojego maksymalnego na przykład potencjału, czy to sylwetkowego, czy to siłowego. Także rzeczywiście może to być jakaś tam przeszkoda i niekoniecznie z tego skorzystasz, ale większość osób, która ćwiczy rekreacyjnie, a zdecydowana większość osób właśnie taki cel ma, ćwiczy dla siebie, dla lepszego samopoczucia, dla trochę lepszej sylwetki, lepszych wyników siłowych, ale raczej nie żyją z tego sportu, to takie osoby moim zdaniem skorzystają z treningu przekrojowego, gdzie rozwijają duże spektrum, powiedzmy, swoich umiejętności, nie tylko sylwetka, nie na przykład tylko ciężary, ale także skill w jakichś innych umiejętnościach, jakieś takie dodatki do treningu, żeby trening też cieszył, żeby był dla nas fanem. I na przykład właśnie kalistenika, czy tak jak teraz u mnie kettle, to jest spoko sprawa moim zdaniem. Jak ja bym proponował łączyć te dwa odrębne światy z pozoru? Wybierałbym takie ćwiczenia, akurat ja proponuję, czy też wybieram u siebie takie ćwiczenia, które naśladują jakoś ruchy ze sztangą, z hantlami, czy z kettlami na przykład, czyli typowe ćwiczenia kulturystyczne, zastępuję ćwiczeniami kalistenicznymi. Był taki film na kanale Kalisteniczne zamienniki kulturystyki, polecam sobie sprawdzić. Najzwyczajniej w świecie, jeżeli mój skill pozwala zamiast ściągania drążka wyciągu podciągać się w różnych uchwytach, to się podciągam. W ten sposób mogę stymulować mięśnie najszersze grzbietu, mięśnie czworoboczne, bicepsy. Kolejno na przykład, jeżeli mi się nudzi, czy chcę znaleźć sobie wariacje dla wyciskania na ławeczce, robię sobie pompki w różnych wariantach, czy też pompki na poręczach, pompki na kółkach gimnastycznych. Można też sobie użyć TRX-a. Także tak bym to robił, sobie znalazł zamienniki dla tych ćwiczeń. Raczej stosował je tak akcesoryjnie w ramach właśnie urozmaicenia treningu, ponieważ ćwiczenia kalisteniczne ciężko jest periodyzować, ciężko jest tam progresować, nie możemy sobie dokładać na przykład z tygodnia tydzień obciążenia, chyba że tyjemy albo dowieszamy sobie ciężaru, co też jest dobrym rozwiązaniem. Tutaj jedynie progresem jest większa ilość serii, ewentualnie większa ilość powtórzeń, praca blisko upadku mięśniowego, no to jest ciężej zrobić. Także to może być ciekawy dodatek do treningu, zwłaszcza w okresie redukcji, fajne jako forma cardio. Z takich ćwiczeń też raczej nasze ciało będzie się sprawniej regenerowało niż na przykład po wykonaniu hardkorowego martwego ciągu. Także tak bym polecał robić. Szukamy podobnych ruchów, które naśladują, powiedzmy, w jakiś sposób ćwiczenia kulturystyczne, gdzie pracują podobne grupy mięśniowe. I też pilnujemy takich zasad, może żeby nie wykonywać zbyt dużo serii w obrębie danej grupy mięśniowej, że jeżeli dodajemy sobie coś z kalisteniki, to musimy uciąć coś ze sztangi, coś z kettli, coś z hantli. No, jeżeli chcecie więcej o kalistenice i kulturystyce, to piszcie oczywiście jakiś plan od siebie, prawdopodobnie rzucę, czy to na Instagrama, czy też nagram jakiś film o tym, o przykładowym planie. I ostatnie pytanko przed sekcją kuchenną, przed przepisami, ponownie związane z jedzeniem. Pytanie dotyczy tego, kiedy zrobić refit, kiedy zrobić diet break, kiedy zrobić okres cheat day'a na przykład, czyli kiedy właśnie podczas naszej redukcji możemy sobie wrzucić na luz dietetyczny. I odpowiedź na te pytania może brzmieć, to zależy ponownie, jednak rozwijmy temat tak, by, mam nadzieję, część z was z tego skorzystała. Takie okresowe podbicia kalorii, czy to do naszego zera kalorycznego, czy trochę wyżej, jest jak najbardziej sensowne, przede wszystkim dla naszej psychiki, żebyśmy sobie dali luz w naszej diecie, żebyśmy nie czuli, że jesteśmy takimi więźniami naszych postanowień dietetycznych, żebyśmy od tego, że od czasu do czasu zjemy sobie troszkę więcej, może nawet trochę smaczniej, zjemy jakiś posiłek, który niekoniecznie wpisuje się w ramy zdrowego odżywiania, tylko jest to przysłowiowy cheat meal, czy jakaś pizza, burger, może jakieś ciasto i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zjemy sobie coś takiego rekreacyjnego, jeszcze w większej ilości i wiemy, że od czasu do czasu możemy,
to dłużej wytrwałem w swoich założeniach dietetycznych, w swoim deficycie i w efekcie po prostu dojdziemy do naszego celu, a jeżeli będziemy mieli zbyt hardkorowe założenia, to możemy tych założeń nie wytrwać. Także to jest dobre przede wszystkim pod kątem naszej psychiki. Jeżeli chodzi o takie kwestie jak, nie wiem, nakręcanie metabolizmu, że na przykład po, nie wiem, 2-3 miesiącach pilnowania deficytu nagle metabolizm zwalnia, bo się przyzwyczaił i tym jednym dniem, a jeszcze gorsza, jednym posiłkiem nagle ten metabolizm napędzamy, no to nie jest prawda. To tak fajnie nie działa. Jeden dzień to często za mało. Wówczas warto sobie rozważać jakieś takie kwestie jak diet break, czyli dłuższa przerwa w redukcji i wejście sobie na przykład na, nie wiem, z 2 tygodnie nawet na swoje zero kaloryczne utrzymanie. Także kwestia jednego dnia to często za mało, ale warto takie okresowe podbicia kalorii sobie rozważyć dla psychiki przede wszystkim, dla zdrowych relacji z jedzeniem. Odpowiadając dalej, kiedy to robić? Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest naprawdę otyła, która ma dużo tkanki tłuszczowej, dużo kilogramów do zgubienia, to ona z takim okresem, gdzie sobie wprowadza diet breaki, czy dni na zero kaloryczne, takie refit daye, ona z takim okresem musi dużo poczekać, moim zdaniem dobre kilka kilogramów, może nawet kilka miesięcy. Taka osoba może prowadzić dużo bardziej gwałtowną redukcję, może sobie na więcej pozwolić, jeżeli chodzi o deficyt kaloryczny, ma więcej tkanki tłuszczowej, co w jakiś sposób będzie, powiedzmy, ją zabezpieczało. Więc taka osoba musi poczekać solidne parę kilogramów, zanim w ogóle rozważy taki dodatek do swojej diety, a nie, że dopiero rozpoczyna, już myśli, kiedy będę mogła się najeść. Także niestety, jak się dużo przytyło, trzeba na to poczekać. Ale większość osób, która chce po prostu wyciąć na sopot, jak to się mówi, czyli lekko sobie zredukować na to, może wprowadzić takie, moim zdaniem, ciekawe rozwiązanie, że już od samego początku redukcji praktycznie wprowadza sobie taki refit day, który polega na tym, że każdego dnia tygodnia jemy minus 20% względem naszego zapotrzebowania kalorycznego i wybieramy sobie jeden dzień w tygodniu, na przykład, nie wiem, niedzielę, kiedy mamy też czas sobie przygotować coś smacznego, może zjeść w towarzystwie, nie wiem, rodziny czy znajomych, żeby sobie ten czas poświętować. Ten jeden dzień jemy zero kaloryczne, czyli mamy 6 dni minus 20%, jeden dzień zero kaloryczne, sumarycznie na przestrzeni tygodnia wychodzimy i tak na minusie, czyli mamy deficyt, czyli sobie chudniemy, a jednego dnia sobie psychicznie odpoczywamy, bo możemy sobie więcej zjeść, smacznie zjeść i tak dalej, i tak dalej. Także to jest fajne, szybkie rozwiązanie, moim zdaniem, żeby się nie rozwodzić nad tym jakoś szczególnie. I tak polecam to robić. Polecam to kontrolować właśnie, żeby nie robić sobie jednego dnia całkiem jolo, że jemy ile chcemy, bo jeżeli na przykład dziennie ujęliśmy sobie tylko 200 kalorii, to przez 5 dni uzbierało nam się 1000, powiedzmy, deficytu. Polecimy na pizzę, polecimy na coś słodkiego po tej pizzy i okazuje się, że zjedliśmy 1500 i z tego deficytu nagle skoczyliśmy w etap tygodniowej masy. Także to jest ważne, że tygodniowa pula kalorii musi być na deficycie. No, to jest ważne, tak sobie bym to kontrolował. Klasycznie więcej, można to rozwinąć, jak będziecie chcieli, spamujcie w komentarzach na temat każdej z tych kwestii. Tyle, jeżeli chodzi o pytania od Was. Zapraszam do kuchni, zaprezentujemy jakieś randomowe, losowe przepisy. Elo. Trzy przepisy, które oczywiście wpisują się w zasady diety roślinnej, przepisy wegańskie. Fit nuggetsy panierowane w płatkach kukurydzianych. Oprócz tego również fit wysokobiałkowy sernik czy też tofurnik. I oprócz tego pieczona owsianka z jogurtem kawowym, też wysokobiałkowa wersja fit, powiedzmy. Wszystkie przepisy oczywiście również nie są mojego autorstwa, bo ja w kuchni mam dwie lewe ręce, ale za to bardzo chętnie wszystko kosztuję. Więc przepisy są autorstwa mojej dziewczyny, Dobrosława Lewicka, trener personalny. Oprócz tego, że zaplecze treningowe, to w kwestii gotowania, w przeciwieństwie do mnie, dwie prawe ręce. Także tam zapraszam na jej Facebooka po jakieś inspiracje kulinarne, przepisy wegetariańskie, przepisy wegańskie. No, każdy znajdzie coś dla siebie, myślę.
Dzisiaj lecimy z trzema przepisami z Zikar na voiceover. Zobaczcie, jak to jest robione. Smacznego. Wege tofu panierowane w płatkach kukurdzianych. Zabieramy się za taki szybciutki przepis. Tofu należy sobie sączyć z nadmiaru wody, żeby lepiej chłonęło marynatę. Tofu również kroimy na pożądane kształty, jak chcemy, żeby wyglądały nasze nuggetsy. No i przygotowujemy sobie marynaty na bazie mleka sojowego, sosu sojowego i nieaktywnych płatków drożdżowych. W tej marynacie sobie nasze tofu marynujemy przez najlepiej kilka godzin, albo nawet całą noc. Przygotowujemy sobie również taką zawiesinę na bazie wody, mąki kukurydzianej bądź mąki ziemniaczanej. Przyda to nam się jako spoiwo do przyklejenia płatków kukurydzianych. Płatki kukurydziane natomiast trzeba skruszyć. Dosyć delikatnie, nie chcemy z tego zrobić mąki, tylko chcemy to skruszyć. Kolejno nasze zamarynowane kawałki tofu moczymy w naszej spoiwie z wody i mąki i obtaczamy dokładnie w płatkach kukurydzianych. Każdy kawałek tofu musimy sobie zapanierować, wyłożyć na blachę z papierem do pieczenia. Rozgrzewamy sobie piekarnik na około 200 stopni. Pieczemy przez około 20 minut i po upieczeniu nasze nuggetsy wege w płatkach kukurydzianych prezentują się następująco. Do tego właśnie jakiś sosik na bazie nawet musztardy i keczupu, to już robi mega robotę. Jakieś frytki na przykład domowej roboty, czy to z ziemniaków, z batatów, czy nawet z marchewek, jeżeli chcemy być na fit. Danie jest takie rodem z fast fooda, ale jest to raczej czysta forma jedzenia. Białeczko, trochę węglowodanów z płatków kukurydzianych, czy też z jakichś tam frytek, ale tłuszczu nie ma dużo przede wszystkim, także wysokobiałkowe, dosyć wysoko węglowodanowe, ale niskotłuszczowe, także polecam. Serio, mega smaczne. Zabieramy się za drugi przepis na dzisiaj, czyli za mini tofu sernik z musem truskawkowym na górze. Do przygotowania tego przepisu potrzebujemy również tofu, mleczka kokosowego, ksylitolu, aromatów jakiś opcjonalnie, skórka z cytryny bądź też sok z cytryny i na górę potrzebujemy przede wszystkim mrożone truskawki. Wszystkie składniki oprócz truskawek należy sobie zblendować na gładką masę w blenderze kielichowym, czyli właśnie tofu, mleczko kokosowe, ksylitol i jakieś aromaty sobie blendujemy na gładką masę. Wykładamy wszystko do jakiejś formy, do jakiejś blachy na przykład. U nas była to taka jakby tortownica. Wykładamy naszą masę, rozgrzewamy piekarnik do około 190-200 stopni. Pieczemy nasz mini tofu sernik przez około 40, a nawet 50 minut. Także mamy dużo czasu na przygotowanie naszego musu z truskawek. Też prosta sprawa, mrożone truskawki wkładamy do garnka z odrobiną wody, żeby to się nie przypaliło i stopniowo sobie to powoli gotujemy, podgrzewamy, żeby truskawki puściły z siebie wodę. Całość możemy tam jeszcze sobie lekko pomóc za pomocą tłuczka do ziemniaków, lekko te truskawki ugnieść, dosłodzić sobie to wedle uznania, jakiś słodzik czy ksylitol itd., itd. Dostajemy takiej domowej roboty muso jam trochę. Po schłodnięciu to jest rzeczywiście bardzo fajny, gęsty sos czy dżem właśnie do naszego sernika. Po upieczeniu wyciągamy nasz tofu sernik, czekamy aż się trochę przestudzi. Smarujemy właśnie naszym truskawkowym musem. Czekamy do przestudzenia, odstawiamy sobie do lodówki, żeby to wszystko się przegryzło, żeby smakowało jeszcze lepiej. Aczkolwiek od razu można sobie wsuwać na ciepło, ale no wiadomo, jak się smaki przegryzą, jest to jeszcze smaczniejsze. Dużo białka, ponieważ jest tutaj tofu jako podstawa. Węglowodanów nie ma dużo, tłuszczów też nie ma dużo, także opcja fajna dla ludzi, którzy sobie właśnie redukują. Smacznego i zabieramy się za trzeci przepis na dzisiaj, czyli pieczona owsianka z jogurtem kawowym. Jogurcik był na bazie jogurtu roślinnego, jogurt sojowy z dodatkiem odżywki białkowej firmy Vivo od sklepu siwaroślin.pl. Białeczko naprawdę ciekawe, bo z dodatkiem kofeiny, smak mokka, także fajny kawowy posmak i zarazem jakiś taki delikatny kopniak energii z rana, jeżeli właśnie będzie to śniadanie. Dodatek kofeiny w takim białeczku nas fajnie nakręci na resztę dnia. Dobry posiłek przedtreningowy. Jak to przygotować? Mamy dowolne składniki, jak sobie przygotowujemy owsiankę, czyli płatki owsiane, mogą być też jakoś mieszane, płatki owsiane, płatki żytnie, płatki jaglane. Wybieramy sobie to dowolnie. Oczywiście do tego jakieś dodatki jak orzechy, nasiona, migdały, rodzynki, żurawina, jakieś suszone owoce, jak kto lubi. Potrzebujemy również takiego spoiwa, oryginalnie się to używa jajka, jeżeli chcemy zweganizować ten przepis, to
korzystamy z siemienia lnianego, zalanego wrzątkiem, odstawionego na około 10 minut. Wszystkie te składniki łączymy razem, mieszamy razem, wykładamy sobie do takich foremek do pieczenia. Możemy to upiec albo w jednej większej formie, albo jak my w postaci takich mini babeczek. Ponownie pieczemy w temperaturze około 190-200 stopni przez 20 minut. W międzyczasie przygotowujemy sobie nasz kawowy jogurt. Jak widzicie, ja używałem jogurtu sojowego, można go polować w Kauflandzie. Duże opakowanie, jogurt serio smaczny, dosyć ekonomicznie to wychodzi. Dużo białka ma w sobie, także polecam, a żeby jeszcze podnieść białko, dodajemy sobie odżywkę białkową o smaku mokka. Wszystko sobie mieszamy, upieczone babeczki owsiane sobie wykładamy na nasz talerz z jogurtem. Robimy sobie do tego kawkę smacznego i tyle, jeżeli chodzi o taki kącik kulinarny. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film się podobał. Mile widziane łapeczki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, nie subskrybujesz, to również zapraszam do subskrypcji. Komentarze, sugestie co do innych filmów, do tego co widziałaś tutaj. I widzimy się w kolejnych produkcjach na kanale Być jak Herkules. Pozdrawiam, do następnego.